Dzień dobry, Jerzy Strzyż, Infotemat. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kustra, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie i skarbnik, członek zarządu klubu sportowego Hubal Linów. Społecznik z Linowa, jednym słowem, jednym zdaniem. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, porozmawiamy. Zaczniemy od sportu, bo Hubal Linów w roku ubiegłym stał się może nie sensacją, ale takim wydarzeniem, bo reaktywował działalność po kilkunastu latach przerwy i obecnie młodzi piłkarze, w ogóle piłkarze klubu, kopią piłkę w B-klasie. Proszę pana, ale zanim przejdziemy, proszę powiedzieć, czy da się pogodzić te dwie funkcje prezesa OSP i skarbnika, członka zarządu klubu sportowego? To wymaga sporo czasu, sporo pracy. A pan przecież prowadzi jeszcze firmę, prowadzi pan gospodarstwo rolne, także na brak chyba obowiązków pan nie narzeka. Nie narzekam. Powiem tak, najważniejsza jest rodzina, wsparcie ze strony rodziny. I tutaj to wsparcie mam od żony, od dzieci, którzy nieraz mi wybaczają różne poświęcony czas właśnie na prowadzenie czy jednej działalności mojej gospodarczej, czy klubu, bo to też nie tylko jestem tutaj działaczem czy członkiem, bo też wspieram ich, staram się ich wspierać na każdym z meczów, czy też sparingów. I to też przekłada się na życie w domu i tak dalej, ale mówię, rodzina wybacza. Czas też staram się jakoś podzielić na straż, bo to też taki mój trochę konik jest. Reaktywowaliśmy straż też po 2019 roku. Tu teraz ta reaktywacja tego klubu sportowego. Nie ukrywam, troszkę tego czasu brakuje. Chciałbym więcej, no ale tyle, ile mogę, to tyle. Jasne. Panie prezesie, proszę powiedzieć, co jest ważniejsze? Klub czy straż dla pana? Tak przewrotnie trochę zapytam. Chyba jednak straż, bo to tu idziemy w kierunku pomocy ludziom, a klub to jednak jest takie troszkę relaks. Tak, na sportowo. Kopał pan piłkę? Nie, ja osobiście nie. Syna zachęcam, syn mój trenuje, wożę go na treningi i myślę, że też w przyszłości będzie mógł w tym klubie zagrać. Jasne, jasne. To wie pan, mimo że powiedział pan, że straż, to zaczniemy od sportu, zaczniemy od klubu. Proszę pana, w 2023 roku klub został reaktywowany, ale on działał wcześniej. Tak. Proszę garść informacji na temat tego wcześniejszego klubu. Klub został założony w 1980 roku. Należał wtedy jeszcze, my należeliśmy pod województwo tarnobrzeskie i pod tamtejszy LZS należał. Też w B-klasie działał, z różnymi wynikami, raz lepszymi, raz gorszymi. Swoją działalność, powiedzmy, zawiesił w 1994 roku. Jeszcze w 2000 roku taki epizod drobny był. Zagrali ministranci z Linowa z ministrantami Zawichostu, ksiądz poprowadził, no i też ten trener, który zajął się tym klubem od początku. Czyli można powiedzieć, że zapotrzebowanie na piłkę w Linowie jest. Choć to mała miejscowość, bo jak tam patrzyłem w dane statystyczne, to tam troszeczkę ponad 500 osób zamieszkuje Linów. Tak. Panie prezesie, proszę powiedzieć, 2023 rok, wiosna, i pojawia się propozycja reaktywacji klubu, założenia stowarzyszenia i zgłoszenia klubu do rozgrywek. Czyli to był pomysł. Najbardziej to potrzebowali tego dzieci i młodzież. A że sprowadził się do nas działacz sportowy z rodziną swoją, który trenował kiedyś też różne kluby, młody chłopak, ale już miał tam osiągnięcia. Powiedział, że on będzie w stanie zająć się tym wszystkim, jeśli chodzi o sferę sportową, ale też będzie potrzebował pomocy, jeśli chodzi gdzieś o różne pozyskanie środków i tak dalej. Więc zebrała się garstka ludzi, która stwierdziła, że podoła. Proszę powiedzieć, o kim mówimy, bo tak nie padło nazwisko. Trener, prezes Michał Bandysz, bo to osoba, jedna osoba w dwóch funkcjach jest. On trenuje. A powiem panu, że miałem przyjemność tego pana poznać, bo ja jestem mieszkańcem Opatowa. I grał. Pan Michał miał epizod
w OKS-ie. Tak jest, grał tam. Grał, sprowadził się do nas, troszkę też praca go ogranicza, ale też stara się to pogodzić, też tam rodzina go wspiera jak najbardziej w tym, bo też synowie jego kopią w piłkę. I mówię, tutaj też jest bardzo duża jego zasługa, jeśli chodzi o takie stricte techniczne sprawy, treningi, przygotowanie tu drużyny. Jasne. Jak mówimy o klubie, no to musimy powiedzieć też o wynikach. Myślę, że w B-klasie, nie wiem, czy pan tak też twierdzi i takie jest pana zdanie, że wynik w tej klasie rozgrywkowej nie jest aż tak bardzo istotny. To chyba bardziej przyjemność kopania przyciąga ludzi na boisko, tak? Zgadza się. Tu zgodzę się. Ostatnio, bo to jest przewrotność jest w tej piłce nożnej w B-klasie. Nieraz potrafią być brzydkie gole, a tak jak ostatnio zauważyłem, gol na miarę ekstraklasy. Piękne okienko wpadło na sparingu w Ofarowie z Oldboyami. I cieszy to tak samo jak w ekstraklasie. A porażki jak są, no to staramy się po prostu przeanalizować to i no na przyszłość wyciągnąć wnioski. W waszym przypadku, panie prezesie, jeśli chodzi o porażki, to tak chyba było ich chyba nadmiar. Ja zapytam, bo nie udało wam się wygrać meczu w tej rundzie, gdzie 12 zespołów występuje, ale do tego za chwilę wrócimy, do przyczyn takiego stanu rzeczy. Nie zniechęciły porażki zawodników? Chcą nadal grać? Absolutnie. Chcą grać, są zdeterminowani. Po treningach zresztą widać, ja nieraz na treningi przyjeżdżam do nich, żeby zobaczyć, jak to im idzie. Deszcz, nie deszcz, śnieg, nie śnieg, wiatr, im to nie przeszkadza. Oni trenują. Raz w mniejszym, raz w większym gronie, bo to też ci ludzie pracują, mają różne zajęcia. Nie zawsze mogą być na treningach, ale starają się być jak największą grupą. I nawet wczoraj byłem, oglądałem trening, deszcz zaczął padać, no oni sobie rozpoczęli rozgrzewkę i dalej, więc moim zdaniem nie zniechęca. Nie zniechęca. Tak? Ja to czasem tak do siebie myślę, nie mówię, że do siebie mówię, myślę, że to syndrom Wisły Sandomierz. Bo wam i Wiśle też nie udało się zdobyć punktu. Też tylko, że Wisła straciła więcej bramek. Tak. Wisłę też obserwuję i trzymam za nią kciuki, bo coś nas łączy właśnie. Oni budują, wie pan, ekipę na to, żeby się utrzymać w tej klasie. A wy chyba budujecie ekipę? Będą transfery? Tak. Będzie teraz dwóch piłkarzy będzie do nas przechodziło. Oni grali wcześniej w Dwikozach, później poszli za Wisłę i teraz chcemy ich tutaj przyciągnąć, bo widać w nich potencjał. Wzmocnią bardzo naszą drużynę. Jasne. Bo tak jak patrzyłem na skład i wcześniejsze przynależności klubowe zawodników, to tam chyba ze czterech, może tak. Pięciu gdzieś tam grało. Tak. Gdzieś tam grało. No za wyjątkiem trenera, który miał tam występy i w Stali Kraśnik, i w Wiśle Puławy, czyli w takich klubach, czy tam Wiśle Annopol, znaczących, że tak powiem. No i to, co pan powiedział, że chcecie piąć się w górę tabelę, ale zanim do tego przejdę, proszę mi powiedzieć, dlaczego dostaliście Walkovera w meczu z Polesiem? Walkover był z... Nie pojechaliście na mecz? Byliśmy na meczu, graliśmy ten mecz, jak najbardziej, tylko regulamin świętokrzyski różni się od regulaminu lubelskiego. Trener był przyzwyczajony do lubelskiego regulaminu i za dużo zmian wprowadziliśmy i dlatego był walkover. Zawsze jesteśmy na meczu. Przy jakim wyniku? Nie pamiętam już. Nie pamiętam, ale był mniejszy wynik, dlatego dostaliśmy walkover. Gdyby był większy wynik, to walkover by nie było. Nie, bo myślałem, mówię, zapytam. Nie, jeździmy na wszystkie mecze, zawsze są zawodnicy, zawsze jest możliwość wprowadzenia zmian, tylko błąd nasz jako tutaj. Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, jak jest z frekwencją. Powiedział pan, że piłkarze się garną, przyjeżdżają, przychodzą, trenują. Wyników nie ma, ale wyniki będą. Jak jest na trybunach? Jak jest z kibicami? No, kibice dopingują. No mówię, sam jestem kibicem i jest często bardzo dużo ludzi. Raz pani burmistrz do nas przyjechała, zaprosiliśmy ją, żeby zobaczyła, bo to jakby nie było też pod gminę. Gminę promujemy w ten sposób troszkę.
była zdziwiona, zaskoczona, że tyle ludzi może być i kibicować tak mimo tych właśnie braku bramek, zdobywania, ale nawet zwykła akcja potrafiła cieszyć, jakby nie wiem jaka ramka to była. Panie prezesie, spróbujmy zastanowić się nad przyczynami no takiego stanu rzeczy, no tego wyniku sportowego nie ma, kibice są, piłkarze są. Co jest przyczyną? Ja myślę, że na pewno jest brak boiska, bo wy praktycznie wszystkie mecze gracie na wyjeździe, bo swoje mecze domowe gracie w Ożarowie. Tak jest, tam wynajmujemy boisko. No to tak nie na swoim boisku zawsze się chyba trudniej, trudniej jest. Do tego chyba gracie na boisko sztucznej nawierzchni, tak. Specyficzne boisko. Tak. Piłkarze nie lubią. Nie lubią, bo to chodzi o nogi i bardziej kontuzjogenne jest. No i pan tam gdzieś w jakimś wywiadzie, gdzieś w jakichś mediach przeczytałem, że staracie się o boisko, przynajmniej treningowe. Jak to tam? Macie gdzie trenować u siebie? Tak, jest miejsce, gdzie byłoby kiedyś boisko, gdzie Hubal wcześniejszy grał z różnymi drużynami. Troszkę to zaniedbane jest boisko i tutaj prowadzone są rozmowy z panią burmistrz, żeby jako treningowe ono było, no bo to co w Zawichoście powstanie, to jednak szkoda będzie na treningi, żeby niszczyć tą murawę, a jak jest możliwość gdzieś... To już będziecie, wiecie, że będziecie grać w Zawichoście? Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni, pani burmistrz słowo dała, to świadom tego jestem, że jeśli pani burmistrz słowo dała, to ona go dotrzyma. I to miejsce tam dla nas będzie, jeśli chodzi o ten dom nasz tak zwany. Będziecie dzielić boisko z drużyną z Zawichostu. Tak jest. No, będzie jeden zespół będzie grał na wyjeździe, drugi będzie grał u siebie. Sobota, niedziela, mnóstwo rozwiązań. Dobrze, co mi się jeszcze podobało w Hubalu? Fajny profil w mediach społecznościowych. Czyja to zasługa? Trenera i prezesa w jednej osobie, Michała Bandosza. On informuje praktycznie o każdym wydarzeniu. Proszę powiedzieć, 30 marca zaczynacie rozgrywki meczem wyjazdowym w Wojciechowicach z miejscowym GKS-em Ester Wojciechowice, a wy zaczęliście sparingi 21 stycznia. Czy jednocześnie i treningi. Długi okres przygotowawczy, proszę pana, prawie jak ekstraklasa. Chcemy pokazać się trochę z lepszej strony, jeśli chodzi o zdobywanie bramek. Dlatego ten okres przygotowawczy troszkę wcześniej zaczęliśmy i tą ciężką pracę, bo po chłopakach widać tą ciężką pracę, jednak już jest różnica od... Nie, no i wie pan, jak patrzyłem, to wygrali 2 sparingi. Zgadza się. I 2 przegrali. I bramki zdobyli. No trochę więcej niż wtedy, niż w lidze. Zgadza się. No bo pokonaliście Sygnał, Hodel i Wisłę Józefów 4-1 i 4-2. No przegraliście z czarnymi Pusznogodowskiej z Płomieniem Trzeźń. Dobrze. Czy obiecuje pan, że wyniki będą? Obiecuję. Przyjeżdżamy, proszę pana, z kamerami i nagrywamy i wtedy ma być zwycięstwo. Dobrze, przejdźmy, panie prezesie, do OSP. Chyba lepiej się wiedzie strażakom, jeśli chodzi o rywalizację w sporcie pożarniczym, niż zespołowi Hubala. Proszę przypomnieć, powiedzieć, w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie mamy niejako 3 formacje, tak? Tak jest. Czyli? Jest, jeśli chodzi o zawody, jest męska. Nie o zawody, niech pan powie, mamy jakie formacje? Młodzieżową drużynę pożarniczą mamy. Mieszaną? Mieszaną mamy, bo czyli dziewczyny i chłopcy, tak? Troszkę więcej mamy chłopaków, ale chcemy, żeby też dziewczyny tutaj czynnie uczestniczyły. No. Mamy też kobiety, teraz coraz więcej nam kobiet przybywa, co mnie to cieszy też, bo musi być różnorodność. I oczywiście męski skład jest, ale jeśli chodzi o wyjazd do akcji, czy inne działania, staramy się współpracować. Czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Też jadą, jeżdżą kobiety? Jeżdżą, tak, jeżdżą. Ale nie za kółkiem. No nie, za kółkiem staram się ja najczęściej, bo to jest najprzyjemniejsze. Ale jeśli trzeba, to nie ma problemu, żebym siedział obok zresztą ekipy. To ilu macie strażaków w spodniach?
No gdzieś około 15, no 15, nie wszyscy, tak? Nie wszyscy mają szkolenie, niektórzy czekają jeszcze w kolejce, żeby się przeszkolić, niektórzy już też wiek nie pozwala, ale są z tej starszej, powiedzmy, części generacji, straży, tak? No mówię, kobiet nam przybywa też w różnym wieku. Staram się, żeby to jednak była już taka jakaś stabilność. I żebym mógł na nich liczyć też. No może pan liczyć, bo w powiecie, w gminie wygrały zawody pożarnicze, tak? Tak. To nazwijmy w sporcie pożarniczym, czy tam sportowo-pożarnicze. Pod tym kątem jest na medal. Są na medal. Proszę powiedzieć, jak z wyposażeniem? No tu bywa różnie. Cały czas idziemy do przodu, bo to nie jest tak, że my chcemy stać w miejscu, że już coś mamy i nam to wystarczy. Nie, no nie wystarczy nam, bo duże mamy braki, jeśli chodzi o inne jednostki, które są w KSRG. My do tego KSRG chcemy wstąpić, więc staramy się ten sprzęt swój uzupełnić. No teraz będziemy na dniach defibrylator kupować. Pani burmistrz nam dołożyła część pieniędzy, będzie ten defibrylator zamontowany na strażnicy naszej, gdzie też znajduje się klub seniora, żeby był dostępny dla ogółu, będzie na zewnątrz zamontowany. I chcemy dalej cały czas gdzieś do przodu szukać takich, wychodzić naprzeciw potrzebom ludziom. Jasne, oby ten defibrylator nie był zastosowany, nie był użyty nigdy. Czego wam brakuje, jeśli chodzi o to, abyście spełnili warunki do jednostki, która może być w KSRG, czy w tej elicie strażackiej? Podstawą jest hydraulika do ratownictwa drogowego, aparaty powietrzne, to jest takie minimum najdroższe, co musimy mieć. Reszta to są już takie drobniejsze sprawy, jak ilość węży, no to raczej już mamy zabezpieczone. Drobniejszy po prostu sprzęt, tańszy. To są rzeczy najdroższe. Hydraulika potrafi kosztować blisko 100 tysięcy. No tak, tak, tak. I samochód, ale samochód na chwilę obecną. No macie, widziałem. Mamy i będą teraz też przekazania. Dwie jednostki, które są u nas w systemie, dostały nowe samochody, pozyskały. I dwa, które są u nich, będą przekazane na OSP w Linowie i OSP na Wygodzie. Dobrze, to życzę wam, żebyście jak najszybciej znaleźli się w tym systemie, w tej elicie strażackiej. Panie prezesie, czy klub i Ochotnicza Straż Pożarna uczestniczy w życiu społecznym waszej miejscowości i gminy? Staramy się jak najbardziej, bo chcemy też, żeby nas widać było szerzej, co spowoduje, jeśli chodzi o klub sportowy, spowoduje może pozyskanie jakiegoś sponsora zewnętrznego, czy nawet piłkarze gdzieś może w okolicach są, którzy mogliby zagrać. Chciałbym, żeby też o nas usłyszeli, że jest taka możliwość. Jeśli chodzi o życie społeczne straży, to staramy się być na wszystkich uroczystościach w gminie, czy jeśli są jakieś obchody religijne u nas w miejscowości, też zawsze staramy się być w jak największej ilości osób. Czyli tutaj, jeśli chodzi o straż pożarną, niektórzy to nazywają brzydko, że dwojakiego rodzaju funkcje ma straż pożarna, ratowniczo-gaśniczą i tą drugą to nazywają kościelną. No ale pan powiedział, że w uroczystościach patriotyczno-kościelnych, tak. Nie? Ale jakoś uciekł pan z klubu. Tam znalazłem na waszym profilu społecznościowym, że włączyliście się na przykład w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tak, tak. Proszę powiedzieć, w jaki sposób. Był do wylicytowania voucher na możliwość zagrania na sparingu i trenowania z naszymi zawodnikami. Była też piłka i różne gadżety, bo nasz klub stara się też pieniądze z cegiełek tak zwanych mieć. I mamy szaliki, nie szaliki, koszulki można sobie zamówić z nadrukiem własnym. To też jakoś finansowo nam tam pomaga, czy piłkarzom dokupić jakieś potrzebne stroje, czy tak jak bramkarz ma zapewnione rękawice, żeby po prostu jak najmniej ze swoich pieniędzy oni sobie... Finansowali, tak? Finansowali sport. Dobrze. Panie prezesie, myślałem, że to będzie
naprawdę piękny program bez polityki na żadnym szczeblu. Okazuje się, że pan będzie kandydował w najbliższych wyborach, tak? Tak. Jakie stanowisko chce pan piastować burmistrza? No, Bichowsku, nie? Aż tak wysoko nie celuję. Pozostawiam to osobom, które do tego siadają, czyli naszej pani burmistrz, bo jak najbardziej ją wspieram. Będę z jej komitetu tak, kandydował na radnego miejscowości Linów. To pierwsza będzie przygoda z samorządem? Tak, pierwsza. Pierwsza przygoda. Znaczy, do tej pory działałem, bo niejednokrotnie już była rozmowa prowadzona z panią burmistrz. Mówię, pani burmistrz, mówię, jeśli coś mi trzeba, to ja do pani przychodzę i rozmawiam, nie muszę być radnym. Mówi pani burmistrz do mnie, że jednak radny inaczej... No ma trochę inne przełożenie, że tak powiem. Możliwości. Inne możliwości, może dopilnować, żeby w tym budżecie gminy, nie w tym, tylko w budżecie gminy, znalazły się jakieś tam pieniądze na boisko chociażby. Tak jest. Treningowe dla Hubala Linów. Panie prezesie, czego życzyć obu formacjom, obu organizacjom, obu stowarzyszeniom? Jeśli chodzi o straż, to tylu powrotów, ilu wyjazdów, a jeśli chodzi o klub, to jak najwięcej zdobytych bramek w spektakularny sposób. No i zwycięstw, bo to buduje, bo zwycięstw. To jest niezmiernie potrzebne. No, miejmy nadzieję, że za bramkami te zwycięstwa będą szły. Będą szły. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był pan Krzysztof Kustra, prezes OSP Linów, członek zarządu klubu Hubal Linów. Dziękuję panie prezesie, że przyjął pan zaproszenie. Dziękuję bardzo panu i dziękuję państwu. To był program Infotemat. Moje nazwisko Strzyż. Szukajcie nas również, szukajcie zapisu dzisiejszego, dzisiejszej naszej rozmowy na platformach podcastowych.